Dzień dobry, zapraszamy wszystkich na Vlogmas! Cześć kochani, jako że nie wiem czy już wiecie, uwielbiam oglądać Vlogmas, czyli vlogi od 1 grudnia do dnia świątecznego, także ja postanowiłam coś takiego dla was nagrać. Tyle, że u mnie nie będą to vlogi takie codzienne, tylko postanowiłam przed świętami wrzucić wam taki jeden vlog, właśnie taki dzień ze mną w takiej lekkiej przedświątecznej gorączce. Dzisiaj mam dzień wolny, muszę zrobić jeszcze ostatnie zakupy, także zabieram was dzisiaj. Kochani, wiele z was w dalszym ciągu prosi mnie o room tour mojej sypialni. Myślę, że taki update za jakiś czas się pojawi, ale to już chyba po świętach. Tutaj szybciutko chciałabym wam pokazać moją ulubioną świąteczną dekorację. Nie, nie, to nie chodzi tutaj o kota, tylko chodzi o pięknego bałwanka, który jest z nami już 3 lata. Teraz jest dzień, więc pewnie nie zobaczycie, jak ładnie się świeci. Postaram wam się tutaj pokazać z bliska, ale wydaje mi się, że tego nie zobaczycie. Także taki bałwanek, jest to jedna z moich świątecznych dekoracji, którą uwielbiam. Tutaj możecie widzieć, to jest moje tło, w którym najczęściej dla was nagrywam filmiki. Są to światełka. Mam fioletowe światełka i białe. Teraz zapaliłam tylko fioletowe. No i dzisiaj u Bugi wielkie sprzątanie rano było, ponieważ przed tym, jak się do was odezwałam, sprzątałam, wrzuciłam pościel do prania. Także tutaj możecie zobaczyć tylko zasłanie. Tutaj jest Lulu. No i moje biurko, które jest naprawdę bardzo dużo pytań ostatnimi czasy. No i świeczka przetransportowała się tutaj i stoi teraz tutaj przy biurku, żebym jak po prostu składam jakiś filmik, miała taką świąteczną atmosferę. Tutaj jest czacha, o którą było dużo pytań. Będąc w Polsce, słuchajcie, ja tą czachę dostałam od Krzyśka w takim powrotnym prezencie i on ją chyba kupił w sklepie Watts, o ile się nie mylę. No i tutaj już dobrze wam znana również choineczka za 1 funta, którą kupiłam w sklepie 99 pensów, czyli 99 pence store, i za nią zapłaciłam właśnie 99p, tak. No i fajnie się sprawdza, jest podłączona tutaj do Maca pod USB, no i moim zdaniem również taki iście świąteczny nastrój ona tutaj robi. A teraz, uwaga, uwaga, przekręcamy się i będziemy pokazywać wam tutaj, co ja mam na sobie. Tam nie patrzcie, bo tam jest suszarka, na której już jest przygotowana moja kurtka i torebka i komin. Dzisiaj mam na sobie bluzę, którą kupiłyśmy sobie z Karoliną, w Victoria's Secret, która jest mega duża, jest to rozmiar L, ale ta bluzka, uwierzcie mi, naprawdę, ale to naprawdę jest mega duża. I tak, szybko wam pokażę, co będę jadła, dlatego że wróciłam przed chwilą ze sklepu i jeszcze nie weszłam do kuchni. Dzisiaj mam ochotę na takie słodkie śniadanko, więc będą to po prostu płatki z mlekiem z miodem, tak? Do tego wkroję jeszcze sobie banana i kiwi, no i na coś takiego po prostu dzisiaj naszła mnie ochota. Także to by było na tyle. Ja uciekam robić sobie śniadanko i myślę, że zobaczymy się już za chwilę. Jeszcze szybciutko wam pokażę moją choinkę, ponieważ kilka dni temu braliśmy choinkę i jeszcze zapewne jej nie widzieliście. Także do zobaczenia za chwilę. A ja jestem w naszym parku i zaraz wam powiem, gdzie idę, bo chyba o tym zapomniałam. Także park wygląda tak. Trawa, jak to zawsze w Anglii bywa, jest piękna i zielona, natomiast zobaczcie na drzewa. No niestety. Nie ma już liści. Hej kochani, słuchajcie, bo ja w ogóle wam nie powiedziałam, gdzie ja idę. Dzisiaj jest środa, jak co każdą środę, kiedy mam wolny dzień, lecę do mojego taty, także jadę spotkać się z moim tatą, pójdziemy do TK Maxa, później jak Krzysiek skończy pracę, może zabierzemy was na West Street. Strasznie tu wieje, ja uciekam na metro i mam nadzieję, że do zobaczenia za chwilę. O, tutaj jest park. A ja jestem strasznie prześwietlona.
i nie wiem dlaczego. Dobra, lecę, bo się spóźnię, także zobaczymy się już za chwilę. Cześć kochani, ja już jestem z Krzyśkiem, no i teraz jedziemy na zakupy. Byłam już u taty, nic nie nagrywałam, byłam też w TK Maxie i postanowiłam, że po prostu pokażę wam jakieś takie małe zakupy i prezenty, które jeszcze dzisiaj dokupiłam, już w domu, jak już będę w domu, ponieważ dzisiaj mamy naprawdę zawirowanie. Od rana jestem na nogach, zaraz jedziemy jeszcze po Krzyśka mamy i będziemy jechać sobie na Westfield. Tam jeszcze muszę kupić jakiś mały prezent dla babci, coś dla mojej mamy, także pewnie na Westfield was jeszcze zabierzemy. A jak wrócę do domu, na spokojnie zrobię sobie herbatkę, zasiądę i pokażę wam, co udało mi się dzisiaj upolować. Także my jedziemy na razie do domu, zostawiamy to, co już mamy i lecimy na Westfield. Do zobaczenia już za chwilę, pa pa! I tak wyglądam po całym dniu zakupów. Także postanowiłam, słuchajcie, jadąc samochodem, że dzisiaj zrobimy vlogmas numer 1, a jutro będzie vlogmas numer 2 i połączymy to po prostu takie dwa dni przedświąteczne z Bugi, dlatego że padamy z nóg i żeby wam nie skłamać, jest godzina 9, a wyszłam z domu przed 10 rano, także po prostu masakra, umieramy. Na pewno wam jeszcze pokażę coś przed pójściem spać, no i myślę, że jutro również się spotkamy. Lulu! Lulu! Lulu, ale chodź tutaj, pokaż się, Luluś. Także ja się pobawię chwilę z Lulu, muszę rozpakować zakupy, ogarnąć się i jeszcze będę zamawiała sukienki ze strony ASOS-a, także na pewno do was jeszcze się odezwę, a tak jak już mówiłam, jutro dalsza część, także do zobaczenia, ciumki, pa pa. Zapraszam na vlogmas, dzień drugi. Kochani, ja już wam się nie będę pokazywać, ale wczoraj coś wam wspominałam, że zamówiłam sobie na ASOS sukienki, bo mam wesele, mam święta, także coś chciałam pokombinować i bardzo gorąco, zobaczcie, tutaj są trzy, które wybrałam. Wybrałam jeszcze kurtkę skórzaną, wybrałam jeszcze taką różową sukienkę i muszę wam powiedzieć, że polecam wam tą stronkę. To jest strona ASOS dla większych dziewczyn, czyli plus size. Naprawdę mają wspaniałe rzeczy, świetne promocje, no i możemy sobie zrobić zamówienie już na drugi dzień. Także ja zamówiłam wczoraj te sukienki późnym wieczorem, już wam nic nie nagrywałam, a dzisiaj między godziną 16 a godziną 22 sukienki już będą u mnie. Także sukienki wyglądają tak i polecam wszystkim tą stronę. To jest strona www.asos.com i tam macie zakładkę plus size. Także naprawdę, no, fantastyczne rzeczy, no. I mam nadzieję, że sukienki na żywo również będą prezentować się fajnie. A póki co ja uciekam zrobić sobie śniadanko i do zobaczenia już za chwilę. Pokażę wam jeszcze resztki prezentów, jakie udało mi się zakupić moim bliskim. Cześć kochani, nagrałam dla was przed chwilą śniadanie, a teraz pokażę wam szybciutko, co kupiłyśmy, bo byłam z Krzyśka mamą na takich już ostatnich szybkich zakupach. Byłyśmy w sklepie Wszystko za funta, czyli w Poundlandzie, tutaj u nas w Anglii, i muszę wam powiedzieć, że to jest świetna inicjatywa do zakupienia słodyczy, ponieważ są naprawdę świetnie opakowane, bardzo fajne i kosztują tylko 1 funta. Także tutaj Krzyśka mama na paczki dla dzieci kupiła naprawdę przeróżne słodycze i wydaje mi się, że za 1 funta to naprawdę tanio. Tutaj, prawda, coś na wieczór również też zakupiłyśmy. No i również w sklepie za funta śliczne, świąteczne reklamówki możecie dostać. Także no po prostu super. Więc my wróciłyśmy z zakupów, zaraz to wszystko musimy ogarnąć. No i ja zaraz do was wracam i pokażę wam jeszcze, jakie prezenty świąteczne wczoraj mi się udało kupić. Także do zobaczenia za chwilę. Dobra kochani, tak jak już obiecałam, szybciutko chciałabym wam pokazać, co udało mi się kupić. Chciałam pokazać po prostu wszystko, ponieważ byliśmy wczoraj w River Island, byliśmy w Primarku i naprawdę, tak jak już mówiłam wczoraj, te zakupy nam zajęły, o Jezu, od groma czasu.
ale postanowiłam, że zrobię oddzielny haul, ponieważ kupiłam też trochę rzeczy dla mojej mamy w SHEINside. Mam trochę nowych bransoletek, o których chciałabym Wam powiedzieć, także nagram oddzielny haul, a teraz chciałabym Wam pokazać tylko po prostu takie drobnostki, które jeszcze dokupiłam, no, do prezentów. Także słuchajcie, byłam wczoraj w TK Maxie i ja już Wam pokazywałam w filmiku prezenty dla niego, i to takie spóźnione prezenty, co możemy kupić dla chłopaka. Ja mam kuzyna, brata ciotecznego, który bardzo lubi gotować, który zdrowo się odżywia i myślę, że taki prezent na pewno mu się spodoba. I w TK Maxie zakupiłam mu za 13 funtów, za 12,99 taki zestaw przypraw, bardzo fajnie wykonany, na takiej desce, na ładnej podstawce. Myślę, że rewelacyjnie będzie wyglądał w kuchni. No i co? I tutaj mamy różnego rodzaju przyprawy. Sól morską, rozmaryn, cynamon, jakiś tam tymianek, paprykę, więc uważam, że no spoko, na pewno bardzo fajnie będzie wyglądało. Kolejną rzecz, jaką jeszcze dla niego dokupiłam, czekajcie, no tak. O, tak to jest. Kolejną rzecz, jaką jeszcze dla niego kupiłam, jest to bardzo ładnie, elegancko zapakowany Star Walker i to jest z firmy Mont Blanc. Bardzo fajnie wygląda i to jest Shower Breezer, czyli taki fajny shower gel o bardzo ładnej, gęstej konsystencji. Zobaczcie, jak ładnie wygląda pudełeczko. Ja Wam tutaj otworzę i pokażę, jak to wygląda w środku. No po prostu prześlicznie, zobaczcie, jak wygląda butelka. Rewelacyjny moim zdaniem i elegancki prezent. Także to. Kolejna rzecz, kupiłam jeszcze mojej przyjaciółce Balmy, bo jak wiecie, ja uwielbiam, fajnie wierzę, usta ładnie pachnie, więc jeszcze dla mojej psiapsiły kupiłam taki Balmy. I kolejne rzeczy, które kupiłam, słuchawki, proszę Was. To nie jest na prezent, tylko to jest dla mnie, bo ja mam wiecznie problem z słuchawkami. Wiecznie mi się gdzieś gubią, wiecznie je gdzieś wsadzę. Także takie różowe, fajne słuchawki, bo jak żeby Boogie mogła wybrać inny kolor. Były do wyboru niebieskie, czarne, czerwone, zielone, ale Boogie oczywiście wybrała sobie różowe. 4,99, bardzo fajna i atrakcyjna cena. I dorwałam jeszcze rewelacyjne zestawy z Nip & Fab. I to powędruje jeden zestaw dla mnie, oczywiście jak żeby inaczej, a drugi dla mojej mamy. Bardzo ładnie moim zdaniem szata graficzna, iście świąteczna, czerwień, biel i zieleń. I tutaj mamy body butter, trzy masełka do ciała. Pierwsze jest o zapachu spicy, czyli przyprawy i jabłka. Drugi to jest winter sherry i słodkie migdały. Także przyprawy i jabłko, zimowa wiśnia i słodzone migdały. O, wyglądają tak. No po prostu moim zdaniem rewelacyjny zestaw, bardzo ładnie opakowany, do prezentu, coś takiego możemy dorzucić. No i jak żeby było inaczej, sobie również kupiłam i taki zestaw kosztował 6,99, czyli również super fajna, atrakcyjna cena. Kolejną rzecz, jaką kupiłam, to mojej mamie, bo ja już Wam mówiłam, że ja kocham te herbatki, no i moja mama również je uwielbia, złożyła sobie u mnie zamówienie, więc kupiłam jej mango i cynamon, kupiłam jej wiśnie i cynamon. Jeszcze kupiłam jagodę, borówkę, przepraszam, amerykańską i jabłko. I ostatnie, jaką kupiłam, bardzo lubię, to żurawina i czerwona pomarańcza. No po prostu super. I co ja tu jeszcze mam dla Was, żeby pokazać? Oczywiście nie mogło nic zabraknąć dla Tosi. Dla Tosi i dla mojej Lulu kupiliśmy takiego fajnego kurczaka. No moim zdaniem jest rewelacyjny. I to jest pani kurczaczka, pani kura w bikini, która wygląda tak. I co tam jeszcze jest? Kupiłam sobie jeszcze rajstopy, ale to już miałam Wam pokazać w oddzielnym holu. I jeszcze dla mojej babci, już tu pokazuję, kupiłam w Aździe takie czekoladki. No. Z ciemnej czekolady. I to by było na tyle. No i postanowiłam, że wszystkich rzeczy Wam nie pokażę, bo po prostu no to jest daily vlog, to jest vlogmas, więc tylko tutaj chciałam umieścić takie szybkie zakupy, a resztę oczywiście pokażę Wam w holu. Także to by było na tyle. Słuchajcie, ja mam naprawdę dzisiaj tak napięty dzień. Muszę się jeszcze spakować, ponieważ już na święta jedziemy do Polski i muszę Wam powiedzieć, że jestem mega podekscytowana, dlatego że od 7 lat ja nie byłam ani razu na święta w Polsce, więc to będą takie nasze pierwsze święta w Polsce. Wybaczcie, że mam tylko podkreślone usta, a tutaj jestem no make-up, ale po prostu dzisiaj byłam tylko w Tesco, tylko w Funciaku, mam dziś trochę sprzątania, trochę pakowania, no więc po prostu jestem taka lekko po domowemu nieogarnięta. Także to by było na tyle. Aha, jeszcze jedna rzecz. Często mnie pytacie, co mam na pazurkach, często pytacie o ten lakier granatowy. Ja bardzo często o nim również wspominam, jest to jeden z moich ulubieńców, czyli numer 334 Blackberry. O,
No, także to by było na tyle, teraz już mogę kończyć. Ja się zabieram, moi drodzy, za pakowanie prezentów i za pakowanie się do Polski, ponieważ już niedługo jedziemy do Polski. No, jestem bardzo szczęśliwa, że w tym roku będę mogła spędzić święta w Polsce. Dobra, uciekam, mam nadzieję, że jeszcze uda mi się dzisiaj do Was odezwać. Ciumki i pa, pa! A tutaj jest moja walizka. Jestem już trochę spakowana, czekam aż wróci Krzysiek, będziemy pakować jego walizkę. Także tak to wygląda, jeszcze nie wiem ile torebek biorę, na pewno muszę wziąć jakieś kopertówki, bo tak jak mówiłam wcześniej, mamy wesele, wychodzimy na Sylwestra, więc tak, no. Także ja się z Wami żegnam, moi drodzy, i to chyba będzie ostatnie moje ujęcie. Pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia już w kolejnych filmikach. Dziękuję za mile spędzony czas dzisiaj.